Właściwie jest to książka, która może być przewodnikiem, ale w ogóle nie musi. Można ją czytać tak, jak się czyta po prostu jakąś inną książkę od początku do końca, albo też wybierać sobie miejsca. Jest to książka o miłości do miasta i ludzi. W związku z tym, oprócz tych 60 miejsc, takich, które ja bardzo lubię i które są moimi ulubionymi miejscami, znajdą tam Państwo opowieści o różnych moich znajomych, czasami o nieznajomych, którzy potem stali się znajomymi. I jest to właściwie takie moje wyznanie, dosyć momentami intymne, bym powiedział, na temat miasta, które kiedy poznałem, sprawiło, że już nie chciałem poznawać żadnego innego. Po prostu, ja w ogóle mam taką teorię, że my podróżujemy często, no tak, ciekawi nas świat, prawda? Ale tak naprawdę podróżujemy, bo szukamy podświadomie dla siebie miejsca, w którym by nam było lepiej niż to, w którym jest, niż tu, gdzie jesteśmy. Że jakbyśmy tak jako ludzkość chcieli sprawdzać, a może tam będzie lepiej, może tam będzie ciekawiej, może tam będę szczęśliwszy. I ja, kiedy odkryłem Pragę, po prostu nagle przestałem w ogóle dokądkolwiek jeździć. Naprawdę zupełnie. I wtedy doszedłem do wniosku, że każdy szuka swojego miejsca, tego właściwego miejsca. Nie trzeba w tym miejscu mieszkać wcale, ale fajne jest poczucie, że można powiedzieć, ach, tam to ja bym była szczęśliwa. Tam bym był szczęśliwy. I dlatego poczucia jeździmy po świecie. To jest taka moja teoria. Ja już w ogóle nie wiem, co to Opole jeszcze, czego ono ode mnie chce, dlatego że co roku jestem tutaj na spotkaniu autorskim lub dwóch i to się nigdy nie kończy. Ja nie wiem, po prostu nie mogę uwierzyć w ten swój fenomen opolski, a przecież nie jestem Marylą Rodowicz. Ciągle publiczność, ciągle zainteresowanie. To jest duża przyjemność. Ja jestem kontestatorem jedzenia czeskiego. Lubię tylko niektóre dania, natomiast uważam, że czeska kuchnia jest bardzo ciężka i tak jak literatura czeska człowieka tak trochę może uwznioślić, tak ta kuchnia czeska go trochę tak do ziemi przygniata. Rozdział w tym moim osobistym przewodniku po Pradze o kuchni czeskiej brzmi kuchnia czeska, czyli jak zamienić się w betoniarkę, bo jak się objem tych knedlików, najem tych knedlików, jak ta świczkowa na śmietanie, czy ten gulasz, to potem niestety to wszystko jest ogromny ciężar i to jest taka kuchnia dla mnie może raz w miesiącu do zastosowania w moim życiu. Osobisty, bo chciałem uciec od tych takich typowych konwencji przewodnikowych, że tam muszą być te miejsca typowe. Miejsca typu, nie wiem, Złota Uliczka, Hradczany, Most Karola. One są pełne turystów i tam nie ma sensu zbyt długo przebywać. A ja mam swoje miejsca ulubione i te chciałem pokazać, zwłaszcza, że jestem ciągle pytany o nie. Ta książka się wzięła ze zdenerwowania, kurzenia się, bo ciągle przez lata byłem pytany, panie Mariuszu, gdzie pójść, żeby nie na Złotą Uliczkę? Ma pan jakieś swoje ulubione miejsca? No i właśnie ciągle musiałem dawać jakieś typy, jakieś rady i już nie mogłem ich dawać, bo czasami przed długim weekendem, tym majowym, to tych maili były dziesiątki, żebym podpowiedział coś, a zwłaszcza tam, gdzie nie ma turystów, żebyśmy mogli pójść. Postanowiłem, że napiszę coś osobistego, żeby czytelnicy wiedzieli, że to są takie miejsca, które ja bardzo lubię, a niekoniecznie muszą być często odwiedzane przez innych. Wszystkim, których interesują i Czechy, i Japonia, to ja mam pewną niespodziankę, bo to samo wydawnictwo, które wydało Osobisty Przewodnik po Pradze, w którym ja też pracuję, czyli wydawnictwo Dowody na Istnienie, już niebawem, za miesiąc, wydaje książkę czeskiej pisarki, która mieszka w Tokio. Anna Cima napisała książkę o Czeszce, która wyjeżdża do dzielnicy Tokio, która nazywa się Shibuya i nie może się stamtąd wydostać. A dlaczego się nie może wydostać z tej dzielnicy? Nie może wrócić do Czech. Jest właściwie uwięziona psychicznie i fizycznie w Tokio, a dokładnie w dzielnicy Shibuya.
Obudzę się na Shibui, obudzę się w Shibui, tak się nazywa po polsku ta książka i bardzo ją polecam, bo jest właśnie taką próbą połączenia kultury czeskiej i japońskiej, co może być zaskakujące, ale skoro wspomniał Pan o Japonii, to polecam tę powieść, bo jeśli ktoś lubi Murakamiego, jeśli ktoś lubi tajemnice, to na pewno mu się ta powieść spodoba. Znaleźliśmy jako wydawnictwo bardzo dobrą drukarnię w Opolu, także to jest... Także już mam tutaj dwie instytucje, nawet trzy, które bardzo lubię. Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, Muzeum Piosenki i drukarnię, która nazywa się jak? Tak, Sindruk. I bardzo ładnie wydrukowana książka, także będziemy jeszcze korzystać z usług tej drukarni. Także ja do Opola zawsze z przyjemnością. Może ktoś da ci więcej, będzie kochać goręcej. Teatr Eko Studio zaprasza na spektakl z piosenkami w wykonaniu Anisy Rajk. Ja mam czas. Ja poczekam. Już nigdy. Spotkanie z piosenkami Tuwima Własta Petersburskiego to piękny, wzruszający wieczór. Zapraszamy. Znajdź czas dla siebie. Że ja czekam.